Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Siemano, jestem Sawic, to jest oczywiście Hearthstone, a dziś, moi drodzy, troszeczkę zwolnimy, ponieważ mam dzisiaj dla was materiał bardziej ogłoszeniowo-informacyjny, na pewno również opiniotwórczy, więc traktujcie to, co będę mówił, z pewną dozą dystansu, ponieważ będzie w tym na pewno dużo mojej opinii, będzie to materiał przesiąknięty subiektywnością moją, ale moi drodzy, do rzeczy. Blizzard potraktował nas bardzo ciekawym newsem. Newsem, który tym bardziej jest nietypowy, ponieważ używa słowa, które dawno już w Hearthstone nie było słyszane, a mianowicie słowa nerf. Nerf, drodzy, czyli pogorszenie w tym przypadku karty, pogorszenie w każdym razie jakoś jej statystyk, jej mocy, czegokolwiek w obecnym stanie rzeczy. Dowódca Wojennej Pieśni, czyli można powiedzieć nasz dzisiaj główny aktor w tymże spektaklu, jeśli tak można powiedzieć. Dowódca Wojennej Pieśni obecnie w statystykach trzymany, atak 2, zdrowie 3 i mocy specjalnej za każdym razem, gdy przyzywasz stronnika z atakiem 3 lub mniejszym, daj mu szarżę, przemieni się już w tygodniu, który został wyznaczony na między 19 a 25. W tym tygodniu ma się pojawić patch, który zmieni tę kartę w stronnika o tej samej nazwie. Również będzie to karta klasowa wojownika. Również będzie miała takie same statystyki, koszt many i tak dalej. Jedyne, co się zmieni, to jej moc specjalna, która będzie brzmiała: twoi stronnicy z szarżą mają plus 1 do ataku. Nie wiem, czy taka będzie do końca wersja polska, ale takie to jest moje tłumaczenie. Myślę, że najważniejsze rzeczy, jakie powinny być zawarte w tym przekazie, są zawarte. No i cóż, moi drodzy, na początku myślę, że trzeba zacząć od tego, gdzie ta karta w ogóle jest obecnie, tak jak ja teraz patrzę na metę, to znaczy jeszcze przed nerfem. No i trzeba powiedzieć, że jest ona głównie w jednym deku. Nie oszukujmy się, Dowódca Wojennej Pieśni nie jest spotykany dzisiaj w żadnym, można powiedzieć, kompetytywnym deku, poza właśnie tym naszym Grim Patron Warriorem, ponurym klientem, wojownikiem, jakkolwiek chcecie to tłumaczyć, czyli naszym bardzo ciekawym combo deku. Bardzo ciekawe jest to, że właśnie wojownik dopiero przy wyjściu tej karty, jakim jest właśnie ponury klient, uzyskał taki swój właśnie combo wymiar. To było dosyć niesamowite. Wcześniej combo było przypisane do Łotra, ale nie o tym mowa. Jest to dek, który bazuje właśnie na kombie tego ponurego klienta, rozmnażaniu ponurych klientów za pomocą wewnętrznych szałów i wielu tak zwanych efektów Młyńca, Whirlwind Effects, które są zawarte w Młyńcu, w Niestabilnym Gulu, nie wiem, tutaj w Okruszeniu Śmierci i tak dalej, oraz finiszowaniu naszego stronnika, naszego przeciwnika z wielkimi, rozjuszonymi berserkerami. Ogólne takie założenie, można powiedzieć w skrócie, jest takie. Oczywiście deck bardzo, bardzo właśnie polega na kombie. Imperator Taoisem niesamowicie przyjemnie zmniejsza koszty tych tutaj wszystkich kart i tak dalej. Mamy także mnóstwo kart, które pozwalają nam dobierać karty, tak jak Bitewny Szał, Łomot, Shield Block, czy też Gnomka Wynalazca. Oczywiście są inne wariacje tego deku i tak dalej. Ja wam oczywiście pokazuję tą, którą ja sam akurat się gdzieś tam ścierałem na rankingu, ale. Obecnie widzimy tę kartę gdzieś właśnie, gdzie ona jest? Tutaj, Dowódca Wojennej Pieśni, która właśnie może boostować zarówno rozjuszonego berserkera, jak i ponurego klienta. I co ważniejsze, jej moc specjalna przed nerfem nie jest aurą. To znaczy, w momencie, kiedy przyzywamy dla niego stronnika, na przykład rozjuszonego berserkera, i uda nam się, nie wiem, zmienić jego atak na plus, nie wiem, 8 udamy do ataku poprzez ranienie różnych postaci i stanie się on postacią 10-4, to nadal posiada szarżę. To nie ma znaczenia, ponieważ dostaje ją permanentnie. I także, jeśli, nie wiem, nasz przeciwnik przejmie tego stronnika w jakikolwiek sposób, on również będzie miał szarżę. Tak wygląda Warsong Commander, czyli właśnie ten Dowódca Wojennej Pieśni obecnie. Co trzeba dodać? To jest bardzo ważne, ponieważ aspekt tak jakby wokół tej karty jest najważniejszy w sumie tutaj, niż nawet ważniejszy niż sama karta. Grim Patron Warrior jest deckiem, który widzimy obecnie wszędzie. Jest on niesamowicie, prawie zawsze, można powiedzieć, wybierany przez czy na dowolnych turniejach zawsze nasi, można powiedzieć, faworyci, nie faworyci, grunt, że partycypanci, nie ma takiego słowa po polsku, ale jest słowo, nie wiem, w każdym razie ludzie, którzy uczestniczą w turniejach, bardzo często wybierają ten deck, to chcę powiedzieć. Na Dramicy do legendy jest go mnóstwo i można byłoby narzekać, ponieważ ten deck jest niesamowicie mocny i można narzekać tutaj, jednak to, co jest według mnie dosyć istotne w tym deku, to, że on obecnie wymaga potwornie dużo skilla, potwornie dużo umiejętności. To nie jest Face Hunter, gdzie możemy walić w twarz, być kompletnie początkującym graczem i wbić mega wysoki ranking. Nie, tutaj trzeba myśleć, i to naprawdę myśleć na potęgę, naprawdę profesjonalni zawodnicy
przeciwnicy spędzają naprawdę, myślę, że wszelkie sekundy swojej tury na do sprawdzywaniu i tak dalej różnych aspektów tego, czy jak oni zagrają i w ogóle liczeniu tych wszystkich wielkich komp z rozjuszonym berserkerem i tak dalej, to jest naprawdę dużo roboty i nie można być zupełnie początkującym, a nawet średnio zaawansowanym, czy możliwe, że nawet zaawansowanym graczem, żeby dobrze nim grać. Tu trzeba być niesamowicie dobrym w tym deku. I to chciałem zaznaczyć na początek, że jest on wydajny, ale jego wydajność idzie także z wymaganiem ogromnego skilla. Okej, okay, tak jest przed nerfem, moi drodzy. A jeszcze warto by zaznaczyć, że ten deck obecnie nie ma szczególnie takiej dobrej kontry. Oprócz Handlocka ten deck jest niemalże niekontrowalny. Znaczy nie kontrują go, większość decków nie jest dobrą kontrą na niego, jest przeciwnie wręcz. On jest bardzo dobrą odpowiedzią na agro, na midrange, tak naprawdę na wszystko, jeśli dobrze dobierze karty. Handlock jest dosyć dużym faworytem, ponieważ ma wiadomo te prowokacje, jeszcze ma dwa Hellfire i tak dalej. Aczkolwiek, że tak powiem, nadal przeciwko Handlockowi nie jest to niemożliwe, by wygrać Grim Patron Warriorem. Jednak teraz skupmy się na tym, co będzie po nerfie. Jak ten jeden nerf wpłynie na tę kartę, jej grywalność i na to, jak ona będzie, że tak powiem, tu trzeba użyć tego słowa, zmieniała metę. Kompletnie, jedna karta, to jest dosyć ciekawe, prawda? Nie będzie nikt grał. Może to jest przykre, co teraz właśnie powiedziałem. To jest moja opinia, tego jeszcze nie wiemy, wiadomo. Myślę, że po prostu tej karty nie będzie się grało nigdzie, ponieważ to, co łatwo jest i szybko można zobaczyć, jest ona niesamowicie w tym momencie podobna do karty, jaką jest karta podstawowa, jeśli dobrze pamiętam, tak? Zaraz ją tutaj znajdę. Jest to również stronnik zatrzymany. Oczywiście go przeleciałem tutaj. Zaraz go znajdę. Stronnik zatrzymany o statystykach 2-2. O! Dowódca rajdu. Karta podstawowa, tak jak powiedziałem. Twoi pozostali stronnicy otrzymują plus 1 do ataku. Jest to także tak samo aura. Jedyna jest różnica taka, że Warsong ma plus 1 do życia, ale ma ograniczony ten efekt tylko do stronników z szarżą. Co szczerze mówiąc jest tak trywialną różnicą, znaczy tak trywialną wadą, znaczy inaczej, to, że on ma więcej o jedno zdrowia, to, że Warsong ma więcej o jeden punkt zdrowia, jest tak trywialne przy tym, że daje tylko i wyłącznie stronnikom z szarżą, a dowódca rajdu wszystkim stronnikom plus jeden do ataku, że po prostu karta podstawowa staje się lepsza od karty, według mnie, staje się niemalże lepsza prawie w każdym przypadku od karty z karty klasowej, też podstawowej, ale karty klasowej. I teraz, co się stanie z Grim Patron Warriorem? Znaczy powiem tak, no dużo się z nim nie stanie, po prostu przestanie on istnieć, no jest to bardzo pewnie dużo. Myślę, że po prostu on nie będzie grywalny, ponieważ brak możliwości dania szarży tym naszym postaciom, jakim jak ponury klient, po prostu odbierze mnóstwo potencjału temu deckowi. Jeśli byśmy chcieli go teraz przystosować do grania z dowódcą po tym nerfie, to musiałbym tak, wywalić dowódcę, w sumie wywalić Berserkera, bo szansa na to, że on przeżyje, jest mała. Nie potrzebujemy w tym momencie już aż tak bardzo w sumie dobierania kart, możemy pójść więcej Whirlwindów, ale nawet jeśli dostaniemy tych ponurych klientów, nawet jeśli zaspamujemy ten cały stół, to nasz przeciwnik po pierwsze będzie miał postaci na stole, bo one przecież nie zginą, ponieważ nie będzie żadnego tradowania, nie będą szarżujący ponury klienci. W sumie tak naprawdę powinien dorzucić tutaj jeszcze jedno grzmotnięcie tarczą. Dużo mógłbym tutaj jeszcze pozmieniać, prawda? Ale skończyłoby się to na jednym. Dokładnie na tym. Że Grim Patron po prostu wyleciałby z tego deku. I z tego całego deku skasowałbym wszystkie karty i zrobił od zera kontrolnego wojownika. Tak mi się wydaje. To jest tak niesamowite według mnie, że ta jedna karta potrafi po prostu wyeliminować jeden dek. To nie jest taka karta typu, tak jak chyba to ostatnio gdzieś przytaczałem, to nie jest karta typu, nie wiem, Dr. Hook. Znerfimy tę kartę, żaden dek nie przestanie istnieć przez to. Nie wiem, znerfimy Ragnarosa, znerfimy Chromagusa, Kel'Thuzada, cokolwiek. No, weźmy coś bardziej grywalnego, ale nie wiem. Znerfimy chociażby może Imperator jest złym przykładem. Ale znerfimy Sylwanę. Czy jakiś deck przez to zginie? Nie. Myślę, że nie. Znerfienie tej karty zabija ten deck, jakim jest Grim Patron Warrior. I teraz, to co najważniejsze, moi drodzy, dzisiaj, to to, że zabicie tego jednego deku okropnie odwróci metę. Grim Patron Warrior jest świetną kontrą na wiele deków po pierwsze, a po drugie na mnóstwo agro deków. Na Facehuntera, na agro Paladyna jest to naprawdę bardzo dobra kontra i bardzo ładnie on sobie radzi właśnie z tymi agro dekami.
Co się stanie, jak Rympatron zginie? Pojawi się o wiele więcej tych agrodeków. Tak jest moje przypuszczenie. Więcej agrodeków, no to wiadomo. Więcej kontrolnych wojowników. Więcej kontrolnych wojowników, no to więcej druidów. Więcej druidów, no to więcej... Czy słyszycie to słowo? Zoloków? Czy ktoś jeszcze pamięta w ogóle taki deck? Mam tutaj akurat przez przypadek takiego przykładowego Zoloka, którym kiedyś tam dawno grałem. I obecnie jest on niemalże niegrywalny. Głównie ze względu na patrona. Ponieważ patron po prostu miażdży ten deck, jakkolwiek byśmy nie dobierali świetnie kart. Także tutaj jeszcze raz to powtórzę. Brak Grim Patrona spowoduje wzrost duży agrodeków. Wzrost agrodeków spowoduje wzrost kontrol warriorów. Kontrol warriorzy zawołają za sobą druidów, druidzi zo i tak dalej, i tak dalej. Jest to na pewno bardzo ciekawy, można powiedzieć, łańcuch pokarmowy, jaki zostanie uruchomiony w naszej mecie. O, przepraszam. Nie byliśmy tutaj, jak jest nieuruchomiony w naszej mecie i jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko pójdzie, ponieważ zderwienie tego jednego deku naprawdę myślę, że może przywrócić Zoo, że tak powiem, do jego dawnej chwały, a obecnie Zoo prawie nie widzimy. Mniej będzie też prawdopodobnie handlocków, ponieważ nie będzie aż takiej potrzeby kontry na Grim Panther Warriora. O, zepsułem stronę przy okazji chyba. Nie zepsułem. Także jest to niesamowite, jak nerf jednej karty może tyle zmienić. Powiedzieliśmy sobie, co było, co według mnie może się stać. Tak jak powiedziałem, to nie jest, że tak powiem, gwarantowane, że to, co właśnie powiedziałem, się stanie. Takie są moje przypuszczenia. Ale najciekawsze mimo wszystko według mnie jest to, że tak dawno już nie było nerfa. Tak bardzo zdaje mi się, że słyszeliśmy, iż Blizzard nie chciał... Znaczy inaczej, w samej informacji na temat konkretnie nerfu tej karty znajdziecie główne przyczyny. To też myślę, że należy bardzo, bardzo tutaj zaznaczyć. Główną przyczyną na znerfienie tej karty są dwie, jeśli dobrze zrozumiałem. Po pierwsze, albo inaczej, może nie po pierwsze, ale jedyną z nich jest to, że ten deck jest niesamowicie dobry. Grim Patron jest niemalże nie do zatrzymania według mnie, jeśli dobrze dobiera karty, przez żaden deck. Jeśli dobrze dobieramy karty, jesteśmy niezniszczalni niemalże. I to jest masakryczne. Granie przeciwko temu deckowi jest bardzo trudne, bo często po prostu, nawet jeśli mamy ten stół, mamy, nie wiem, sporo kart, to czasami po prostu nie mamy co zrobić, nie mamy jak się ochronić przeciwko temu, że tak powiem, nieuchronnemu właśnie, rozjuszonego berserkowi, który nadciąga w naszą twarz. Drugi za to powód, czyli pierwszy to jest, że ten deck jest po prostu za dobry i że bardzo wiele osób, graczy na niego narzekało. Po drugie, dowódca wojennej pieśni w obecnym, można powiedzieć, kształcie jest dosyć problematyczny, jeśli chodzi o wypuszczanie przyszłych następnych kart, ponieważ bardzo zawęża możliwości wypuszczania kart poprzez to, że jeśli Blizzard będzie chciał wypuścić taką i taką kartę, a ona będzie akurat miała 3 lub mniej ataku, to możliwe, że będzie można zrobić z niej jakiś hiperturbo combo, bo ona będzie szarżująca i zamiast dostać fajną kartę, którą jeśli nie ma dowódcy wojennej pieśni, można gdzieś tam wcisnąć i ona nie będzie OP, dostaniemy kartę, która będzie mega OP i razem z dowódcą innej pieśni po prostu będzie masakra. To jest, z tego co zrozumiałem, drugi powód, także te takie designerskie podejście, nawet, wiecie, to podejście jest bardzo wykraczające do przodu. I tutaj szczerze mówiąc pozwoliłbym sobie na jeden taki mały komentarz co do właśnie wychodzenia do przodu. Nie wiem, czy wielu z was pamięta, ale ta karta już była raz nerfiona. Pomijając w ogóle jej statystyki i tak dalej, bla bla bla, to nie ma znaczenia, ale kiedyś tekst na tej karcie brzmiał, uwierzcie lub nie, twoi stronnicy mają szarże. Czy tam daj, kiedy przyzywasz stronnika, oni otrzymują szarże. Pamiętam, kiedyś dawno temu był możliwość stworzenia wojownika, który grał właśnie stworzenia wojownika, który grał właśnie te dwa Warsongi. Grał, moi drodzy, kluczową kartę do komba z tym. Ogniste olbrzymy. Do tego jeszcze oczywiście dorzucam jakieś inne karty, które polegały po prostu na przetrwaniu. Dwa takie olbrzymy zagrane... Aha, nie, przepraszam, jeszcze do tego były... To była druga część tego takiego kończącego komba. Dziarskich gorzelników, bo mogliście tak, jeśli mieliście poniżej 10 życia, mogliście za 3 many wyrzucić dowódcę wojennej pieśni, jednego giganta, drugiego zaatakować za 16 w twarz, cofnąć jednego giganta, zaatakować za dodatkowe 8 lub jeszcze drugiego cofnąć i zaatakować za w sumie 32 obrażenia. Z 6 kart. Z 5 kart, bo wystarczył jeden dowódca wojennej pieśni. Było to nie zawsze takie łatwe do robienia, ale biorąc pod uwagę, że wojownik nie leczy się, a dostaje pancerz, zejście poniżej 10 życia nie jest problematyczne, bo możemy nadal mieć de facto tych efektywnych punktów życia razem z pancerzem całkiem sporo. Oczywiście do tego dochodziło jakieś mnóstwo, nie wiem, dobierania kart i tego typu rzeczy, nie będę całego deku tutaj ustawiał, ale wiecie generalnie, o co chodzi. Także ta karta już raz została znerfiona. Czy można powiedzieć...
że zobaczyliśmy coś dosyć podobnego do tego, co się stało kiedyś z Hunterem, gdzie jedna z kart Huntera, moi drodzy, była nerfiona tyle razy, że to aż trudno jest policzyć. Spuścić psy. Już nie będę tego oczywiście mówił. Obecnie spuścić psy jest w bardzo, że tak powiem, zbalansowanej swojej formie. Bardzo zbalansowanej według mnie. Nie jest mega OP, jest bardzo, bardzo okej. Okay. Niestety nie udało się tego zrobić z Warsong Commanderem. I tym chciałbym, myślę, że moi drodzy, zakończyć to wszystko, że jest różnica między nerfem, a nerfem wgniatającym z ziemię, zmiażdżącym nadzieję, jakiekolwiek możliwości grania tej karty gdziekolwiek. Bo to nie jest kwestia, że ta karta nie będzie grywalna w Patronie. Ta karta nie będzie grywalna, kropka. I to mnie najbardziej boli, szczerze mówiąc, ponieważ Patron, jeszcze raz, był fajnym deckiem. Teraz, przepraszam, mówię był, ale jestem tak pewny tego, że już go nigdy nie zobaczymy od przyszłego tygodnia, że mówię był. Był bardzo ciekawym deckiem, jeśli chodzi o no, dużą ilość skilla, która była potrzebna. Był. No trudno, mam nadzieję, że pojawi się kolejny taki deck, że będziemy mogli znowu eksperymentować z kartami i też się, szczerze mówiąc, cieszę. Ogólna moja opinia jest taka, ja się cieszę, ponieważ z jednego tylko powodu. Drugiego powodu, który został podany przez Blizzarda dla znerfienia tej karty. Czyli tego, że kreatorzy, designerzy i tak dalej mają teraz o wiele większe pole do popisu z ciekawymi, fajnymi kartami, które dzięki temu, że Dowódca Wojennej Pieśni nie będzie w takiej formie, jakiej jest teraz, nie będą miały potencjału na stanie się mega turbo OP i niszczenia w ogóle gry. I to mi się w tym podoba. Szkoda tylko, że Dowódca Wojennej Pieśni stał się kompletnie niegrywalny. Prawdopodobnie były jakieś wersje, aby inaczej to zrobić, żeby nie znerfić go do po prostu do reszty i nie zmiażdżyć tej karty. I dlatego mi Szczymont troszeczkę przykro. W jakiś sposób, tak jak za Szczymont po nerfie, moi drodzy, tutaj już jest z nami. Po nerfie tej karty bardzo nie tęskniłem za deckiem, który ona, że tak powiem, troszeczkę, można powiedzieć, zabiła. Znaczy, nerf tej karty ją zabił. O tyle tutaj, gdzieś tam zawsze będzie ten Grim Patron z tyłu mojej głowy. I będę sobie myślał, że kiedyś to można było zadawać 50 obrażeń naszemu przeciwnikowi w jednej turze. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. I do zobaczenia!